5 na 5 we Vroom TV, czyli podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Wygrani kontra przegrani. Zwycięzcy kontra frajerzy. Bartosz Musiał, zaczynamy jak zwykle od przegranych. Na miejscu 5 Karol Basz, który w tym tygodniu tak mówił we Vroom TV. Będę się starał skoncentrować maksymalnie na tym, żeby to wygrać. A ostatecznie dostał 10 sekund kary i zajął drugie miejsce w WSK Supermaster Series. Na miejscu 4 Nick DeVries, zawodnik DAMS, prowadził od początku wyścigu World Series by Renault. No i niestety dał się wyprzedzić na ostatnim okrążeniu. Miejsce 3, a tutaj mistrz świata MotoGP Marc Marquez. Kierowca Hondy złamał palec lewej ręki podczas treningu dirt trackowego. Jego start podczas Grand Prix Hiszpanii, która odbędzie się za tydzień, stoi pod dużym znakiem zapytania. Czas na miejsce 2, a tutaj szefostwo World Endurance Championship. Od tego roku, a dokładniej od wyścigu w Le Mans, zniknął z padoku Grid Girls. Ja wiem, że teraz co powiem to będzie seksizm, ale piękne kobiety i szybkie samochody są przecież nierozłączne. A największymi przegranymi ostatnich dni uznaliśmy zespół Volkswagena, rywalizujący w WRC. Na podium rajdu Argentyny nie było żadnego z kierowców niemieckiego zespołu, a taka sytuacja miała ostatni raz miejsce 2 lata temu podczas rajdu Argentyny 2013. Później nie było rajdu, w którym na podium nie byłoby któregokolwiek z kierowców Volkswagena. W krótkiej przerwie znowu witam Was ja, czyli Magda Wilk, i czas na moją piątkę wygranych. Miejsce 5 zaczynamy od Krzysztofa Hołowczyca. Nie obyło się bez błędów, fal startu i karnego Joker Lapa, jednak debiut Hołka musicie przyznać, że można uznać za udany. W Portugalii zdobył 5 miejsce w finale Mistrzostw Świata w Rallycrossie i sami przyznacie, że to całkiem niezły wynik. Miejsce 4, Chris Meek i jego pilot Paul. Panowie odnieśli wreszcie pierwsze upragnione zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Załoga jadąca Citroenem DS3 WRC wyprzedziła kolejną o ponad 18 sekund, a sam Chris na mecie Power Stage nie krył łez wzruszenia. Miejsce 3, Markus Fluch i Jeffrey Krüger. Panowie podzieli się zwycięstwami w pierwszej rundzie Volkswagen Golf Cup. Markus, który był 4 w poprzednim sezonie, wygrał pierwszy wyścig w Niemczech. Z kolei Krüger w drugim wyścigu nie pozwolił na dublet Markusowi i wyprzedził go o 0,2 sekundy. Cieszy nas również fakt, że w pierwszym wyścigu na drugim stopniu podium stanął nasz rodak Michał Gadomski. Miejsce 2, Marcin Łukaszewski i Magdalena Duchanik-Persson. Po sukcesie w Bajadrawsku przyszedł czas na kolejne zwycięstwo, tym razem w węgierskiej rundzie Mistrzostw Strefy w cross country. A jakby tego było mało, to zaraz za nimi na podium stawili się również Piotr Białkowski i Artur Kołodziej. Warto też wspomnieć o Łukaszu Lechowiczu i Łukaszu Soleckim, którzy wygrali grupę T2. Miejsce 1, Grzegorz Grzyb i Robert Hundla. 43. rajd Świdnicki Krause otworzył 60. już sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. A Grzegorz Grzyb razem z Robertem Hundlą, którzy jechali z jedynką, rozpoczęli cykl w Polsce od zwycięstwa w tej imprezie. Fakt, że prowadzenie odzyskali dopiero drugiego dnia na przedostatnim odcinku, kiedy to lider Filip Niwet utknął w rowie, jednak, jak mówi stare przysłowie, zwycięzcy są na mecie. Gratulujemy!